Halo, witam serdecznie, Paraguay Live, Zbyszek jestem, serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Dzisiaj chcemy porozmawiać o typowym paragwajskim jedzeniu. Dużo pisaliście, również dzwoniliście do nas, do gości i pytaliście, no tak, ale poza wykwintnymi, drogimi restauracjami, na pewno te są jakieś posiłki, które Paragwajczycy chętnie jedzą. Tak samo na przykład jak u nas biją. Oczywiście, że są. I dlatego przedstawię Wam typowe paragwajskie jedzenie. Ok? Chodźcie z nami, na razie. Halo, mam nadzieję, że się podobało i mogłem przynajmniej po części przedstawić Wam typowe paragwajskie jedzenie. Oczywiście jest dużo, dużo więcej fajnych posiłków, tylko pamiętajcie, że na przykład tak jak teraz jest lato, jest powiedzmy sobie ponad 30 stopni, trzeba zawsze uważać, no bo powiedzmy sobie szczerze, z higieną w Paragwaju, a przede wszystkim na takich straganach jest różnie, a więc uważajcie na higienę, aby żołądeczek, powiedzmy, nie zaczął strajkować, abyście nie zużyli za dużo papieru toaletowego, tak? Także uważajcie, jedzenie stanie, to kosztuje w granicach, powiedzmy, 50 centów, 1 euro, coś w tym rodzaju. No, ale żołądek nie zawsze jest warty nawet takiej ceny, okej? Także trzymajcie się i na razie żegnam się.